Przed chwilą przypomnieliśmy Państwu ubiegłoroczne dane sportu. Od roku 2013 wybitni sportowcy gminy Milicz są honorowani w formie stypendiów, wyróżnień i nagród finansowych. Sport staje się całym życiem. Kiedy to pasja, która zakorupowała w dzieciństwie, rośnie by rozkwitać w sporcie zawodowym. Mówi się, że sport to zdrowie, ale sport to przede wszystkim emocje, adrenalina, wola walki, chęć osiągnięcia coraz więcej i więcej. Nie można także zapomnieć, że sport to integracja, przyjaźń i zaufanie. Witamy serdecznie na 7. już Milickiej Gali Sportu. Dzisiejsze popołudnie należeć będzie do sportowców. Podczas spotkania zostaną podsumowane wybitne osiągnięcia zawodników i zawodniczek z naszej gminy. Serdecznie witamy starostę powiatu milickiego, pana Grzegorza Dudę. Pana Edmunda Bienkiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu. Panią Sylwię Szybłowską-Małecką, dyrektor Ośrodka Kultury w Miliczu. Radnych Rady Miejskiej w Miliczu, prezesów miejskich klubów sportowych, dyrektorów placówek oświatowych oraz zaproszonych gości. Ale szczególnie serdecznie pragnę przywitać Was, drodzy sportowcy, Waszych trenerów oraz rodziców. Proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana burmistrza Piotra Lecha. Witam także wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Stanisława Kuśnierza i wicestarostę miejskiego, pana Sławomira Strzeleckiego. Żeby dopełnić już etykiety. Jeśli się tak zastanowić, co dzisiaj, w dzisiejszym świecie jest w stanie na tyle nas zaabsorbować, żeby opróżnić ulice miast, żeby opróżnić osiedla, i przyciągnąć choćby przed ekrany telewizorów, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie jest to telenowela, nie jest to serial, bo o te coraz trudniej, szczególnie te dobre, nie jest to transmisja pewnie obrad polskiego parlamentu. To może być tylko i wyłącznie mecz piłki nożnej od ćwierćfinału Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata, chyba że to będzie finał Ligi Mistrzów, jak najbliższą sobotę. To może być olimpijski pojedynek reprezentacji w piłce siatkowej. Może podobne emocje wzbudzi też koszykówka. Proszę zwrócić uwagę, że w dzisiejszym świecie, nawet w tym świecie celebryckim, te główne role to nie piosenkarze, nie dlatego i nie tylko z racji wieku nie potrafię wymienić żadnego wielkiego nazwiska, ale pewnie też z dużej posłuchy na tym rynku. Ale kiedy mój 5-letni wnuk wczoraj pyta mnie: dziadek, a wiesz, kto jest Boski? Przez chwilę mnie zatkało, zacząłem szukać nerwowo odpowiedzi. Przez moment przyszło mi nawet do głowy, że on myśli o mnie. Ale powiedział: Boski jest Lewandowski. Jeszcze nie odróżnia na boisku wszystkich funkcji. Jeszcze nie bardzo potrafi odróżnić sędziego od bramkarza, ale już wie, że Boski jest Lewandowski. Już wie, że to jest idol, że to jest ktoś bardzo ważny. Oprócz oczywiście tej funkcji, która organizuje emocje, jak przed chwilą Kacper powiedział, że sport może być życiem, organizuje emocje, organizuje z jednej strony miłość, często ślepą, my Polacy coś wiemy o tym, ale także żal, czasem wściekłość, to oczywiście ten sport ma jeszcze i funkcję
cywilizacyjne, zdrowotne, ważne w naszym życiu. Dlatego ta gala sportu w perspektywie wcześniej odbytych uroczystości także dla nas jest ogromnie ważna. W tym naszym niewielkim społeczeństwie tyle, ile możemy, robimy dla sportu. Właściwie powinienem powiedzieć tyle, ile możecie wy dla tego sportu robić. Ten rok tradycyjnie w Milczu upłynął pod znakiem sportu walki. Sam się zastanawiam, jak to się dzieje, że w Milczu, w mieście tak spokojnym i tak miłującym pokój, tak bardzo popularne są dyscypliny walki. Oczywiście prym wiodą zapasy w stylu wolnym, ale w ostatnim czasie i sumo, taekwondo z dużymi osiągnięciami i judo, które raczkuje nomen omen od przedszkola. Tradycyjnie rok piłki siatkowej, która bez wątpienia, ja w to nie wątpię, jest główną w gminie Milicz dyscypliną w grach zespołowych, a w tym roku szczególnie zaznaczony udział pań, które zdobyły pierwszy medal w rozgrywkach ligowych. To nowe dyscypliny i nowe osiągnięcia, które pojawiły się niedawno i pewnie na stałe zagoszczą na ziemi milickiej, jak łucznictwo, jak powożenie, jak bryż. Wszystkie te aktywności, oczywiście z najpopularniejszą na świecie piłką nożną, która także być może jeszcze w tym roku doczeka się sukcesu i też będziemy świętować jej awansem. Wszystkie te aktywności, wszystkie te dyscypliny chcemy wspierać na miarę naszych możliwości, ale wspierać coraz mocniej. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy już większe środki na działalność sportową. Nie chcę wracać w czasie, przypominając to, jak to się układało przez poszczególne lata. I dwie ważne inwestycje infrastrukturalne, czyli kończona już na szczęście budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2, a także obiekt sportowy, tak ważny dla Sułowa, dla Baryczy, na ich leśnym stadionie. No i za chwilę uspokajam pana Piotra Jakubowskiego. Oczywiście zaplecze dla plonu Donkowice. W tym słowie powitanym przede wszystkim chcę wam się nisko pokłonić i podziękować za ten rok pracy, za rok trudu, za rok niełatwych wyzwań i za wasze sukcesy. Sukcesy, którymi się cieszę, ale nie tylko ja. Kiedy przeglądamy raporty, informacje, sprawozdania, kiedy przeglądamy dumnie klasyfikacje we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Głęboki pokłon i szacunek. Witam was wszystkich na Gali Sport. Polski w zawodach międzynarodowych. Zdobycie najwyższych miejsc w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Europy. Dzisiejszą galę zaczniemy od uhonorowania najwybitniejszych zawodników w dyscyplinach sportu takich jak brycz, taekwondo oraz położenie za zaprzęgiem parokonnym. O wręczenie stypendiów proszę burmistrza gminy Milcz. A stypendium sportowe otrzymują. Właśnie przyszły wyniki. Proszę Joannę Kokot, AZS Bratysławia.
za osiągnięcia takie jak... Pogranie Ricardo Manary, reprezentacja Polski na drużynach Mistrzostw Świata Juniorów w Brydżu Sportowym, drugie miejsce w drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów w Brydżu oraz trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Ponieważ trochę się spóźnił, ale najbardziej znanym brydżystą w tym grodzie Milika jest oczywiście Łukasz Rokita, więc proszę, żeby on wręczył stypendium najlepszej brydżystce. Sam jestem ciekaw, czy grał z nią kiedyś. Czy jest Joanna z nami? Wobec czego proszę Magdalenę Jankowską, Sudecki Ludowy Klub Sportowy Ciąż, za osiągnięcia takie jak powołanie do kadry narodowej w położeniu zaprzęgiem paratonnym, ósme miejsce w międzynarodowych zawodach w położeniu zaprzęgiem paratonnym, trzecie miejsce mistrzostw polskich seniorów w położeniu zaprzęgiem paratonnym. Gratulacje. Teraz proszę Adriana Wojaka, Akademia Sztuk Walki DOSAN, za powołanie do kadry narodowej, reprezentację Polski w zawodach międzynarodowych, pierwsze miejsce Mistrzostw Polski w Taekwondo i proszę Państwa, pierwsze miejsce w Pucharze Europy. Gratuluję osobom, ogromne brawa. Widzę, że maluchy już są gotowe. Przed Państwem wystąpi grupa Wesołej Iskierki pod opieką pani Joanny Pachórki i Kingi Malickiej. Zapraszamy.
ale także pani Asi i pani Kindra za sercem pracę, jaką wkładają w przygotowanie nauki. A teraz czas na wyróżnienia sportowe. Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy stanęli na podium w zawodach międzynarodowych, krajowych oraz wojewódzkich. A o wręczenie nagród poproszę starostę powiatu miejskiego, pana Grzegorza Dudę. Zapraszam zawodników Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk, sekcja zapasy styl wolny w Mieliczu. Jakub Ząb, drugie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Kadetów. Patryk Mądroszkiewicz, trzecie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Kadetów. Olivia Szelezińska, pierwsze miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska i Nowy. Dawid Proszczołkiewicz, trzecie miejsce w Pucharze Polskich Juniorów, drugie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Kadetów oraz piąte miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Paweł Mądroszkiewicz, trzecie miejsce w Pucharze Polskich Juniorów, trzecie miejsce w Pucharze Polskich Kadetów oraz pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Karolina Horwik, pierwsze miejsce w Pucharze Polskich Juniorek oraz trzecie miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Zapraszam również trenera pana Radosława Holbika. Wszyscy są obecni na obozie. Myślę, że należą się ogromne brawa raz jeszcze. Prosimy do nas zawodników i zawodniczki Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Bizon. Proszę Małgorzatę Ochędzan za osiągnięcie drugiego miejsca w międzynarodowym turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Bielawy i piąte miejsce Mistrzostw Polski Kadetek Sumo. Zapraszam również Natalię Ochędzan za osiągnięcie pierwszego miejsca w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w Sumo. Zapraszam Zuzanę Macieja, drugie miejsce międzynarodowym turnieju Pucharu Burmistrza Miasta Bielawy i drugie miejsce mistrzostw Polski Kadetek Sumo. Zapraszam również Natalię Dudę, trzecie miejsce międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w Sumo. Natalię Małecką, trzecie miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w Kadetce. Zapraszam również Kacpra Hawę, trzecie miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Zapraszam. O wręczenie nagród poproszę wicestarostę powiatu miejskiego, pana Sławomira Strzeleckiego. Pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach młodzików w zapasach stylu wolnego. Trzecie miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików
trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju młodziczek i młodzików w zapasach to osiągnięcia zawodnika uczniowskiego klubu sportowego olimpijczyka Filipa Ciernieńskiego. Zapraszamy. Jeszcze raz ogromne brawa, bardzo dziękuję. Szachy, taniec, piłka siatkowa to kolejne dyscypliny sportu, w których nasi zawodnicy osiągają wysokie wyniki. Za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów Szybkich oraz pierwszego miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów C13 zapraszamy zawodnika uczniowskiego klubu sportowego Skoczek Krzysztofa Matera. Za zajęcie pierwszego i trzeciego miejsca w powiatowym turnieju tańca klasycznego zapraszamy Ewę Wojewodę, zawodniczkę studia tańca klasycznego Sofia. Mogę coś nam zatańczyć. Za zajęcie pierwszego miejsca w Pucharze Polski, trzeciego miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska, trzeciego miejsca w półfinale Mistrzostw Polski oraz ósmego miejsca w finale Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej zapraszam zawodniczkę Boxing Fitbull Katarzynę Bąko oraz trenera pana Arkadiusza Dwojaka. Określenie nagród proszę w burmistrza gminy pana Pekara. Ogromne brawa, bardzo dziękuję. Za zdobycie drugiego miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska, za osiągnięcie trzeciego miejsca w półfinałach Mistrzostw Polski oraz dziewiąte miejsce w finałach Mistrzostw Polski w piłce siatkowej i plażowej, wyróżnienia otrzymują zawodnicy UKS Dwójka. Zapraszamy Szymona Romanowicza oraz Kamila Pachulkę. Za zdobycie pierwszego miejsca w półfinałach Mistrzostw Polski, piąte miejsce w finałach Mistrzostw Polski oraz drugie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w piłce siatkowej, plażowej, wyróżnienia otrzymują również zawodnik UKS Dwójka Sebastian Szulcarz. Gorąco zapraszamy. Z tego miejsca chciałbym również zaprosić trenerów pana Bartłomieja Bągały oraz Michała Linka. Nie ma, ale są trenerzy, chłopcy obecnie trenują i uczą się w Częstochowie. O wręczenie nagród proszę wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwiczu, pana Stanisława Kuśnierza. Bardzo dziękujemy, ogromne brawa. Drodzy Państwo, historia miejskiej, żeńskiej, seniorskiej siatkówki jest bardzo krótka, bo liczy zaledwie 4 sezony. Wszystko zaczęło się 4 lata temu za sprawą pani Sylwii Szydłowskiej, za co bardzo dziękujemy. Pierwszy sezon to zdobywanie doświadczenia. Drugi sezon to miejsce tuż za podium. W trzecim sezonie medal przegrałyśmy w ostatniej kolejce ligowych rozgrywek. Jak to mówią, do 4 razy sztuka. Czwarty sezon to historyczny medal i wicemistrzostwo Dolnego Śląska. Zapraszam na scenę zawodniczki klubu siatkarskiego Wilisz, Nicole Sakałus,
Agnieszkę Kuśnierz, za Agnieszkę medal odbierze jej syn Hubert, Martę Mazur, Dominikę Pytkiewicz, Martynę Wasilewską, Olę Myszkowską, Julkę Krysiak, Natalię Kantorczyk, Natalię Keher. Przepraszam, Małgorzatę Wilk i Iwonę Klinkę, to stres, przepraszam. Emocje są naprawdę gorące. Medale będzie wręczał wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Stanisław Łobaciński, wraz z burmistrzem gminy Milcz i przedstawicielem firmy Kiko Sport, panem Bartoszem Tybą. Zapraszamy. Jeszcze raz gorące brawa. Zapraszam na scenę pana wiceburmistrza gminy Milicz, pana Łukasza Rokitę. Tym samym proszę o przyznanie nagród za całokształt osiągnięć sportowych przez zawodników i trenerów. Zawodnicy uczniowskiego, a laureatami zostają zawodnicy uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Wizon. Dawid Jędrzejek, pierwsze miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Seniorów, kategoria wagowa 97 kg w zapasach styl wolny. Adam Nowak, pierwsze miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Seniorów, kategoria wagowa 74 kg w zapasach styl wolny. Drugie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Seniorów, kategoria wagowa 125 kg w zapasach styl wolny. Oraz Piotr Bateczka, pierwsze miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Seniorów, kategoria wagowa 86 kg w zapasach styl wolny. Zapraszam również trenera pana Bartosza Szmila. Sportowców roku 2019, a ten tytuł otrzymują zawodnicy Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk, a nimi są Erik Maj, drugie miejsce mistrzostw polskich seniorów w zapasach stylu wolnego. Zapraszamy. Proszę również Piotra Poczeka za zajęcie drugiego miejsca mistrzostw Dolnego Śląska seniorów w zapasach stylu wolnego.
Proszę również Arkadiusza Glezeka, zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Dolnego Śląska, seniorów zapasów stylu wolnego. Proszę również Arkadiusza Kołodzieja, zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Dolnego Śląska, seniorów zapasów stylu wolnego. Kamila Sawinowę, zajęcie pierwszego miejsca również w mistrzostwach Dolnego Śląska, zapasów stylu wolnego. Pan Tomasza Radziszewskiego, również zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Dolnego Śląska. Roberta Jankowskiego, zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Dolnego Śląska. I Bartosza Stalinowa, zajęcie drugiego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Pierwszego miejsca w mistrzostwach Dolnego Śląska seniorów. 14 miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy w zapasach stylu wolnego. Gorące brawa. Zapraszam również trenera, pana Leszka Wośkę i Marka Stalinowa. Łucznictwo to obok zaprzęgów parakonnych nowa dyscyplina na mapie dyscyplin gminy Nilcz, w której zaczynamy odnosić znaczące sukcesy. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Studentów w Łucznictwie, drugie miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów, Mistrzostwo Dolnego Śląska, trzecie miejsce w międzynarodowych 24-godzinnych zawodach uczniczych to osiągnięcia Jacka Baczkowskiego. Zapraszamy. A o wręczenie nagrody proszę dyrektor Ośrodka Kultury, panią Sylwię Szydłowską. Zapraszamy na scenę pana Andrzeja Kubiaka, prezesa EKS Szkółka Piłkarska oraz burmistrza gminy Milicz, a także Krzysztofa Szewczyka. Dzień dobry. Poproszono mnie, żebym szybko przedstawił tutaj sylwetkę naszego trenera Krzysztofa Szewczyka, którego pewnie wszyscy, co się interesują sportem, znają. Ale ja króciutko przypomnę. To jest człowiek, który w piłce nożnej w Dolinie Baryczy osiągnął najwięcej. 35 występów w Ekstraklasie. Nikt tutaj w okolicy takich występów nie miał. A od 99 roku mam przyjemność współpracować jako trenerem naszej szkółki. Jest to jakieś 10 lat, jak już Krzysztof zajmuje się młodzieżą, a w tym czasie były też sukcesy. Wspomnę tylko takich zawodników jak Kacper Bołękowski, który teraz jest w kadrze Akademii Śląska Wrocław do 18 lat. Miał teraz bardzo fajny debiut, 3 brameczki. Także to jest wychowany Krzysztof. Tak samo Kamil Olek, Michał Szmigiel, ostatnio też w Wrocławiu grają Szymon Michalski i Bartek Kaspara, czyli Kaki, jak nie wiem, jak go wolę. Kacper. Ja bym jeszcze tylko poprosił tutaj pokrótce nasze dzieci, które tutaj gdzieś są i naszego skarbnika i panią wiceprezes o to, żeby wręczyły naszemu trenerowi kwiaty. A ja bym chciał jeszcze raz bardzo podziękować za to, że z nami jest. I mam nadzieję, że jego potencjał zostanie tutaj w Nilczu wykorzystany jako trenera.
prosimy do pamiętania, jeszcze pozwolę sobie na pewne wspomnienie, kiedy 30 lat temu pracowałem w szkole podstawowej numer 2. Miałem taką klasę, która lubiła kopać piłkę. Do jednych z nich należał Łukasz Rokita. I jednego razu na to boisko przy dwójce przyszła młodsza klasa. Nie bardzo chcieli tam z nimi grać, nie bardzo chcieli się w ogóle, no bo to szczeniaki takie. Bardzo szybko się okazało, że te szczeniaki rozpykały nas, tak bez, jak to się mówi, bez mydła. Pamiętam trzech grających chłopaków wtedy, na jednego mówili Zyzio, tak? Dobrze? To Krzysiu Szewczyk, drugi to Jacek Biernat, a trzeci to chyba młody Kida, tak? Robert, chodził tak z tobą do Polski? Tak, Andrzej, tak. Andrzej. I to była taka ekipa i od tego czasu mniej więcej się znamy. I jeszcze jedna prywata, pan Krzysztof, oprócz tego, że jest bez wątpienia najwybitniejszym piłkarzem ziemi milickiej, ja miałem szczęście mieszkać blisko drugiego, Dariusza Baziuka, bo już niewielu na tej sali go pamięta. To dzisiaj pan Krzysztof pełni ważną rolę w moim życiu, bo stara się przekonać mojego wnuka, że piłkę należy umieścić w bramce, a nie gdzie popadnie, tak? I to robi, więc dziękuję także za to. I przed Państwem przyszłość miejskiej środkówki. Dziękujemy bardzo. Zapraszam zawodnika Polskiej Federacji Taekwondo Franciszka Piskorzuba oraz Przemysława Piaseckiego, który uprawia taką dyscyplinę sportu jak street workout.
Państwem wystąpi grupa niezawodnych cheerleaderek, gwiazdeczki z przedszkola samorządowego pod opieką pani Anny Chorwin. Gorąco zapraszam. Piotra Lecha.
do tak ładnie sformułowanej puenty Kacpra trudno cokolwiek dodać. Muszę powiedzieć, że robi wrażenie. Proszę Państwa, przed nami kolejny rok nadziei, kolejny rok wyzwań, kolejny rok emocji, które będą towarzyszyły Waszym występom. Chcę dodać do tej grupy ludzi, którzy kształtują sport, nauczycieli wychowania fizycznego. Jeszcze nie trenerów, nie wszyscy zaangażowani są w klubach, ale ich praca, szczególnie w szkołach wiejskich, szczególnie tam oddalonych od Milicza, o tych kilkanaście kilometrów, ma niebagatelne znaczenie w tym budzeniu miłości do sportu, do ruchu, aby ich było jak najwięcej, aby ich praca została wreszcie należycie doceniona. Do zobaczenia za rok, na następnej pięknej gali, aby jeszcze więcej sukcesów było do świętowania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie prowadzącym. Zanim zaproszę wszystkich do wspólnego zdjęcia i na drobny poczęstunek, pan Jacek Świerkowicz chciałby jeszcze coś powiedzieć. Klub Sportowy Śląski Ludowy Klub Sportowy Widzą Milicz chciałby uhonorować jeszcze naszego zawodnika Wojtka Skarabuchę listem gratulacyjnym. Zapraszamy tutaj z mamą za osiągnięcia sportowe, za ciężką pracę, którą wykonuje i za chęć właśnie uważania takości dyscypliny sportu, jaką są zapasy. Dziękujemy bardzo. Zapraszam wszystkich do wspólnego zdjęcia i do zobaczenia za rok.